Może pan opisać swoje przeżycia z meczu z Armenią, jak to z pana perspektywy wyglądało? Cieszę się z tego, że w ogóle dostałem szansę na eliminacjach, tych eliminacjach, tych dwóch spotkaniach, więc to też było dla mnie niespodziewane, bo jadąc na kadrę na pewno nie liczyłem aż na tyle, tak? Więc na pewno każdy zawodnik jest przygotowany na grę, ale wiadomo, że w tych eliminacjach za dużo w poprzednim czasie nie wystąpiłem, a te dwa mecze były kluczowe dla naszej reprezentacji. Na pewno cieszę się, że dostałem szansę, a tym bardziej, że udało się strzelić gola. Proszę bardzo. Ja pytanie i do Rafała, i do Sławka, bo ten awans na Mundial stał się faktem. No to dla was na pewno będzie teraz ogromna motywacja w tym najbliższym sezonie właśnie, żeby pokazać się, że te upragnione mistrzostwo po prostu pojechać. Na ławce siedziało 13 zawodników, między innymi Teodorczyk i Makuszewski i inni, gdzie mogliby wejść z Armenią i grać przed Rafą. To świadczy też o tym, że Czesi się dużym zaufaniem u trenera i ja o tym dobrze wiem, bo rozmawiałem z nim. Rafał naprawdę jest w dużej kręgu, nie tylko zainteresowania wojskiej trójki, ale i pierwszej jedenastki. Natomiast co do tego, tak, no, to jest nasz cel numer jeden indywidualnie, żeby pojechać do Mistrzostwa Świata i mój Rafał to jest nie do podważenia. Natomiast tylko przez dobrą grę, regularną, no i przez dobre zdrowie w moim przypadku, żeby było zapewnienie sobie ten wyjazd, tak. No, trener nas na tyle zna, że gdzieś to zaufanie u niego mamy i też swoją hierarchię trzymam w prezentacji, więc dobre mecze w Lechii, zwycięstwa Lechii powodują to, że zbliżymy się do wyjazdu do Rosji. Na pewno ten sezon będzie długi, bo wiadomo, mistrzostwa są dopiero w czerwcu i najważniejsze, żeby być zdrowym, żeby dbać o siebie i żeby te kontuzje nas omijały, a wiadomo, jak będzie zdrowie, będą regularne gry, spotkania, mecze, więc na pewno wtedy będzie nam bliżej do tego, żeby na tych mistrzostwach się znaleźć. Pytanie do Sławka. A propos tego zdrowia, ty przez te ostatnie mecze kadrowe nie mogłeś w nich wziąć udziału, oglądałeś mecze tak jak my, jako kibice. Czułeś gdzieś stres, że to od twoich kolegów z reprezentacji zależy, czy ty na ten mundial pojedziesz? Stres może nie, oddzielał mi się typowo meczowy stres, tak jak u kibica. Bardzo chciałem pomóc, a wierzyłem w to, że jakbym był zdrowy, to byłbym w stanie właśnie zagrać, może nie w każdym meczu, ale wierzyłem w to, żebym grał. Natomiast nigdy na to nie poradzę. Ale generalnie, no, oglądanie z trybun czy z ławki zdrowej zupełnie inne, to granie po prostu w meczu i decydowanie o losach. Koledzy zrobili to fantastycznie, nie tylko przyklasnąć. Do Sławka też, Dawid, tak, a propos tego zdrowia. Tak. Jak wygląda sytuacja właśnie? Wczoraj miałem rezonans magnetyczny właśnie i konsultację z lekarzem. Jest minęło 6 tygodni równo od urazu. Niby już jest rana zabliźniona i wiązadło prawie zrośnięte, ale niestabilność kolana niestety jeszcze jest i prawdopodobnie jeszcze 6 tygodni muszę odczekać. I to jest takie optymistyczne 6 tygodni. Czy moglibyście panowie trochę opowiedzieć od wewnątrz o pracy sztabu na walki? Mówił się, że jest bardzo profesjonalny, że wszystko jest przygotowane, że są wyuczone schematy, automatyzm. Jak to wygląda? Nie wiem, jak to już opisać, ale no, analizowanie i pewnie wiecie, treningów z trzech kamer i analizowanie wypowiedzi piłkarzy, konferencji, zachowania przy posiłkach, od tego się wszystko też zaczyna, do samej gry i taktyki, do rozłożenia rywali naprawdę na wszystkie elementy, czy jest prawo nożne, lewo, czy się podłącza, czy jest szybki, jakie prędkości, jakie błędy popełnia, później stają fragmenty dochodzą, to jest tyle wiadomości, tyle slajdów nieraz jest wyświetlanych, że i powtarzanych, że naprawdę można zobaczyć i minusy, i plusy przeciwnika. Ja mogę dodać tylko, że nawet jak ktoś przyjedzie nowy z zawodników, to pierwszy co ma to odprawę z trenerami i żeby się dowiedzieć, jak ta reprezentacja funkcjonuje, na to trenerzy zwracają uwagę, jakim gramy ustawieniem, jak każdy zawodnik ma się zachować. I to od razu minimum półtorej godziny ma samej odprawy, żeby się dowiedzieć, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje. Pytanie do Rafała, czy ten pobyt na kadrze i teraz powrót i dobre zaprezentowanie się daje Tobie jakiś dodatkowy power, żeby teraz tutaj w lidze zaprezentować się w równie dobrej formie?
Na pewno to jest takie pozytywne, bo po tej bramce jednak dostałem dużo pozytywnych wiadomości, dużo osób do mnie pisało, gratulowało, więc na pewno to każdemu zawodnikowi dodaje takiego kopa i motywacji do jeszcze cięższej pracy. I przed nami teraz, wiadomo, trudne dwa spotkania z czołowymi zespołami w lidze. Wiadomo, że gramy w Warszawie, tam jest, wiadomo, trudny teren, wiadomo, jaka tam jest sytuacja w tym klubie, ale też wiemy, że stać nas na to, żeby wygrać ten mecz. Jesteście panowie obaj bardzo młodzi, nie wiem, czy pamiętacie reprezentację 74 i 82 roku, ale jest wiele porównań tej reprezentacji obecnej z tamtymi. Czy uważacie, że to są to słuszne porównania, czy ta reprezentacja może nawiązać do tamtych sukcesów, czyli na przykład trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata? Młodzi ludzie, bo piłkarsko to tak już zaawansowani. Ja tylko znam nazwisk, gdzieś tam w jakichś urywki meczu tylko widziałem tych z dużym z lat 80., ale chyba to porównanie, no tak już piłka się zmieniła i życie i generalnie wszystko w piłce i w życiu, że no, ciężko jest coś porównać. No. Mi się wydaje, że ta drużyna, która jest teraz, to jest najlepsza w przestrzeni, nie wiem, właśnie kilkudziesięciu lat. I nie wyobrażam sobie, że ktoś w tamtej dekadzie był lepszy niż Robert Lewandowski. Czy ktoś z tamtych obrońców był silniejszy i lepiej grający mało niż Kamil. Czy ktoś lepiej obrował piłką właśnie niż Zieliński w środku pola. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, że byli lepsi. Ja mogę dodać właśnie to, co Sławek wspomniał, wiadomo, zgadzam się z tym, że te reprezentacje są całkowicie inne i ciężko porównywać. Wiadomo, intensywność treningów, nawet samo odżywianie, dieta, kucharz w reprezentacji, więc myślę, że tego kiedyś nie było. No teraz jednak zwraca się na to ogromną uwagę, jest na pewno odnowa biologiczna też całkowicie inna, jest mnóstwo urządzeń, ta praca fizjo też jest na pewno na wyższym poziomie i jednak ta technologia poszła do przodu i mam nadzieję, że nasza gra też idzie w dobrym kierunku. Czy to znaczy, że prezes Bonik nie był lepszy od takich piłkarzy jak Lewandowski? Właśnie tego nie wiem, ale ciężko mi sobie to wyobrazić, że byłby lepszy. No. Dużo oczywiście szacunek dla tych, co wszystkich grali, ale no i nie znam nic z boiska. Ja gdybym miał porównać, to mogę porównać Podolskiego, z którym grałem, i Roberta. No i wiem, że w tym kontekście Robert jest lepszym zawodnikiem. Albo siebie i Dowaka, mogę powiedzieć, że są słabszy, taki ale szybszy. Czy wiecie już panowie, czy zagracie z Meksykiem? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy są już jakieś przygotowania, czy wiecie, gdzie będziecie ewentualnie mieszkać w Rosji? Jakie są zadania? Co dalej się będzie działo z reprezentacją? Nie, tego jeszcze nie wiem. Wiadomo, są to jeszcze 3-4 spotkania do tego czasu, to jeszcze miesiąc do powołań. I wiadomo, no to dobra gra w klubie zawsze owocuje tym, że się jedzie na reprezentację. Mam nadzieję, że ja akurat podtrzymam formę, Sławek, że wyzdrowieje jak najszybciej i te powołania będą. A jeśli chodzi o Rosję, to w odpowiednim czasie dostaniemy informacje. Podobno jeden mecz w Kaliningradzie, z tego co się rzeka. Nie mam czegoś takiego, że chciałbym z kimś grać. Na pewno każdy tam zespół, który się znalazł i który się znajdzie, bo wiadomo, są jeszcze baraże, to będą dobre zespoły, trudni przeciwnicy, którzy grają w najlepszych klubach świata, więc czy to będzie Brazylia czy Argentyna, to są na pewno już takie reprezentacje, że no już i z jednym, i z drugim będzie na pewno ciężko. To na pewno jest jeden mecz, 90 minut, żadna reprezentacja nie będzie kalkulować i na pewno te mecze będą wyrównane. A ja tak dla odmiany chciałbym uniknąć, nie wiem, czy to możliwe drużyn europejskich, żeby na przykład grać amerykańską, azjatycką i afrykańską na przykład. Skąd tym kontynentalną odmianą, a właśnie unikać takich, co pokazał nawet ciężki mecz Danii był, także czy Szwajcaria, Portugalia i Francja i tak dalej, no to im później, tym lepiej chyba.
Pytanie do dwóch panów. Wiele się mówi na temat premii w reprezentacji. Czy ma to w ogóle dla was jakieś znaczenie? Czy to 500 plus faktycznie się przyda, czy nie? Nie, to 500 plus to było typowo do trochę rozładowania atmosfery w szatni, bo prezydent oczywiście szedł i zaczął naprawdę ładnie mówić, że cała Polska wspierała ten premii. No, później przyszedł moment podania się z dwojem, to każdy tak trochę jak na barszach stał. Pomyślałem, że coś zaszatuje, żeby odnieść się do tego programu, natomiast to nie było nic ani politycznego, ani nic poważnego tak naprawdę. A co do premii, to wszystko co robimy w piłce nożnej, to robimy po prostu takie z moje uczucia.